Nagrywa się? Nagrywa się. Witam Was serdecznie. Święta, święta i po świętach, można by powiedzieć. A jeszcze nie tak dawno przecież nagrywałem Wam wideoniusa przedświątecznego, gdzie życzyłem Wam właśnie zdrowych, wesołych, pogodnych, rodzinnych świąt. A tu już poniedziałek poświąteczny i znów się z Wami spotykam, żeby zaprosić Was na ostatnie audycje w tym tygodniu i w tym roku. Już dzisiaj audycja Pleasant Music o 22, na którą Was serdecznie zapraszam. Audycja, gdzie podczas której raz w miesiącu przedstawiam Wam jednego wykonawcę, kompozytora, twórcę muzyki z Polski. Jest to audycja, którą staram się prowadzić w dwóch językach, po polsku i po angielsku. Różnie z tym jest, bo często zapominam, że też powinienem mówić po angielsku, ale jest to audycja z założenia dwujęzyczna. Dzisiaj posłuchamy muzyki Andrzeja Koryckiego z Lublina. I tak, specjalnie dodałem, że z Lublina, ponieważ jest dwóch Andrzejów Koryckich, obydwóch muzyków, ale nam chodzi o naszego Andrzeja Koryckiego z Lublina właśnie. I dzisiaj przypomnę jego płytę, przypomnę jego muzykę, jego sylwetkę. Wspaniały człowiek, dobry człowiek, taka dusza człowiek, jak to się mówi. I dzisiaj zamierzam przypomnieć w Elstacji jego muzykę, jego płytę i spędzimy bardzo fajnie ten poniedziałkowy wieczór, taką mam nadzieję. Kolejna audycja będzie w czwartek, ostatnie markowe granie w tym roku kalendarzowym, na którą też, no niestety, ja Was zapraszam. Posłuchamy sobie fajnej muzyki, może znowu przypominam troszeczkę polskich twórców, może sięgniemy do starszych utworów, starszej muzyki. Zobaczymy, jak to wszystko się nam uda. I jeszcze się spotkam z Wami w sobotę, tak wiem, znowu ja, na ostatnim w tym roku wieczorze z Ambientem. Zapraszam Was też serdecznie już dzisiaj na audycję sobotnią. I będzie to ostatnia audycja, nie w tym roku, bo ostatnią audycją w tym roku jest czwartkowe markowe granie, a 1 stycznia w sobotę będzie pierwsza audycja w tym roku. Tak wypadło, właśnie wieczór z Ambientem. To wszystko oczywiście do obejrzenia, do popatrzenia, do sprawdzenia mnie na naszej elstacjowej stronce. elbiśnikstacja.pl. Trzy audycje do końca tego tygodnia i dwie jeszcze w tym roku. Dziękuję Wam pięknie za wspólnie spędzony ten rok, kolejny rok w Radiu Elstacja. Cieszę się, że w marcu przyszłego roku, więc już za 3 miesiące, będziemy obchodzili 15-lecie powstania radia. Ten czas naprawdę szybko ucieka. Mam zamiar przygotować coś fajnego w związku z tym, że będziemy obchodzić 15-lecie. Czy w samym marcu? Tego nie wiem, ale na pewno będę chciał znów zorganizować część koncertów, jak kiedyś, pamiętacie? Elektroniczny weekend. Tylko w przyszłym roku może to będzie miało miejsce wcześniej, a nie w wakacje. Zobaczymy. Jestem optymistą, że się uda, że będzie można takie koncerty w Mogilnie, tutaj na miejscu u nas, przeprowadzić i tym samym święcić, obchodzić 15-lecie powstania Radia Elstacja. Elstacja jest też najdłużej działającym, aktywnym radiem internetowym w Polsce, o czym też z dumą piszemy na naszej stronie internetowej, ale to jest prawda. Szukaliśmy, parę osób szukało informacji na temat innych
rozgłośni internetowych. Owszem, były wcześniej, istniały, ale już ich nie ma. A my cały czas z uporem maniaka działamy i promujemy, popularyzujemy tą muzykę elektroniczną w Polsce i na świecie, bo przecież zasięg stacji jest światowy, nie tylko lokalny, globalny. Także dziękuję, że jesteście. Wy, bo to dzięki wam radio istnieje. Radio istnieje dzięki twórcom audycji oczywiście i tutaj podziękowania po raz kolejny za pracę Beacie, Piotrowi, Robertowi, za to, że tworzycie to radio ze mną, że nadajecie tę audycję na żywo, że poświęcacie się temu radiu. Ja wiem, to jest też część waszej pasji, radiowanie, ale to miło, że jesteście właśnie tutaj, w Radiu R-Stacja. Jest mi naprawdę bardzo miło, że tak to się właśnie poukładało, tak się złożyło. No i od stycznia najprawdopodobniej ruszy Tomek, nasz nowy nabytek R-Stacjowy, więc też będzie fajnie. I Tomkowi też dziękuję już dzisiaj, zachęci za to, że chce współtworzyć nasze radio z muzyką elektroniczną. Oczywiście radia by nie było, gdyby nie słuchacze, gdyby nie odbiór z tej drugiej strony mikrofonu, z drugiej strony głośnika, z drugiej strony strumienia. Gdyby nie słuchacze, radio może by tylko prezentowało podcasty na zasadzie nagrywania programów radiowych, takich podcastów. A tak, jest radio z audycjami na żywo, gdzie te audycje są prawie codziennie, a co drugi dzień to już na pewno, gdzie tych audycji jest sporo, różne są te audycje ustawione tematycznie, te audycje też w różny sposób prowadzimy, bo wiadomo, że każdy jest inny, każdy ma inny sposób prowadzenia audycji. Mamy też szczęściowo różną tematykę tych audycji, więc naprawdę jest tego sporo. Jedyna w Polsce stacja, która nadaje wyłącznie muzykę elektroniczną i ją promuje, jak nie w Europie? W Europie nie. W Europie są jeszcze stacje, które nadają el-muzykę. Ale w Polsce na pewno i najdłużej działające radio w Polsce. Naszym słuchaczom, naprawdę zasługują nasi słuchacze na wielkie brawa. Mamy grupkę stałych słuchaczy, którzy zawsze są z nami, którzy nas promują, popierają i są z nami od dawna. Tutaj na pewno takim słuchaczem jest Żjasio, który jest z nami od początku, czyli Jacek. Jest też z nami Dariusz S. Darku, dziękuję bardzo. Jest z nami Daniel Zarzycki, który też słucha L-Stacji od bardzo, bardzo dawna. Jest wielu, wielu was, którzy słuchacie L-Stacji. Oczywiście cały czas dochodzą do nas nowi słuchacze. Częściowo ci starsi słuchacze też się wykruszają z różnych powodów. Czasami jest to brak czasu, czasami jest to zbyt późna pora nadawania audycji i potem mi piszecie, że słuchacie, jesteście, ale słuchacie na przykład powtórek, które są codziennie w stacji, albo słuchacie sobie audycji z archiwum w portalu Mixcloud. Także to jesteście, słuchacie, ja to naprawdę doceniam i jeszcze raz bardzo wam za to dziękuję. Znowu się rozgadałem, a miało być króciutko. Życzę wam udanego dzisiaj dnia, miłego popołudnia i do usłyszenia wieczorową porą na audycji Pleasant Music, czy w audycji Pleasant Music, gdzie dzisiaj muzyka Andrzeja Koryckiego z Lublina. Do usłyszenia.